dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Piękna, słoneczna Warszawa, budząca się do życia. Są wakacje, więc tych aut jest zdecydowanie mniej na drodze. Mam takie wrażenie, że z tego upału te auta widać zaczęły nas wolniej jeździć. Nie masz takiego wrażenia? Być może tak. Ja, nie wiecie co, patrzę na tę Warszawę i dumna jestem z tej Warszawy, jak ona jest piękna. Już za chwilę będziemy obchodzić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego i teraz widzimy taką Warszawę, prawda? A ja codziennie patrzę na las i też jestem tak dumny i tak szczęśliwy. A my cię zazdrościmy, bo kiedy są upały, to tam jest na pewno chłodniej. Szanowni Państwo, u nas oczywiście cały czas ciekawe rozmowy, już za chwilę już w naszym studiu jest gość, ale my jeszcze Państwu tak na krótko zapowiemy, co przed nami, tak? A będzie się działo. Co jeść doktorku, czyli nowy program o zdrowiu w telewizji Republika. Ponad pół wieku jazzu w chodzieży. Wyjątkowa instytucja kultury na mapie Lublina. Tak sobie popatrzyłem na to, co mamy jeszcze dzisiaj w programie. Drodzy Państwo, to jest właśnie telewizja śniadaniowa. Przypomina zakupy w takim markecie, gdzie tam koło gwoździ leżą truskawki, potem wiertarka i koszulka jakaś taka letnia. Wszystko po prostu. Wszystko naraz. I to tak będzie. Ale teraz będzie bardzo poważnie. Czasami się śmiejemy, a czasami naprawdę na poważnie chcemy też Państwu o czymś opowiedzieć, zasygnalizować lub ostrzegać. No więc właśnie, drodzy Państwo, bardzo mi zależało na tym, żeby w naszym programie były porady prawne, ale porady prawne, żeby się nikt nie obraził. Dla takiego Kowalskiego Nowaka zrozumiałe i ostrzeżenia, i takie też porady, które nam są potrzebne w życiu codziennym, kiedy boimy się prawa, nie znając go, i popełniamy błędy i zostajemy, że tak powiem, wpuszczeni w meandry i w maliny tego prawa, które nas potem za coś karze lub za coś potem musimy zapłacić. I drodzy Państwo, teraz taki apel do Was. Wysyłajcie nam na nasze social media, wysyłajcie nam Wasze problemy prawne, i które będziemy starali się rozwiązywać. Te proste takie rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień, od rachunku za prąd po nie wiadomo co. Ale teraz porozmawiamy o chwilówkach. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych spiral, w które niestety wrzucamy się na umór. I od ubiegłego roku na potęgę wzrosły te chwilówki. Jest z nami specjalista, radca prawny Przemysław Jandy. Witam cię, Przemku, serdecznie. Dzień dobry, witam. To właśnie Przemek będzie Państwu próbował wytłumaczyć, co z tymi chwilówkami jest. Ja pamiętam taki sketch kabaretu chyba Moralnego Niepokoju, tam o chwilówkach, że ktoś się ożenił z kobietą i to jest jak chwilówka. Miała 60 kg, za 3 lata miała 120. No właśnie. To był oczywiście żart ale na miejscu. Ale to jest żart, jednak... a my teraz całkiem na serio. Zazwyczaj to tak wygląda, na przykład święta Bożego Narodzenia i brakuje nam tych pieniędzy lub jakieś inne okazje i myślimy sobie, co tu zrobić, coś bym kupił albo pojechałbym nawet na wakacje. Ludzie też biorą kredyty, chwilówki na wakacje. Tak. No i gdzie idziemy? Bank nam nie udziela kredytu, ale są takie instytucje, które nam szybko, łatwo pożyczą pieniądze. Chcemy pożyczyć 2000, musimy oddać 15, 10. Dokładnie. Takie instytucje zwane parabankami są zupełnie inaczej traktowane, to znaczy same się inaczej traktują na rynku usług finansowych. Otóż no, właśnie nie ma takich rygorów związanych z udzielaniami tych kredytów, bo kredyty tak naprawdę udzielają banki, mogą to być też skoki oczywiście, czyli te spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Tak. Wówczas bada się zdolność kredytową, choćby i w podstawowym zakresie takiego chętnego do skorzystania z tego typu pożyczki i no, są pewne wymogi.
wymogi, które należy spełnić, aby takie pożyczki, kredyty otrzymać. Natomiast parabanki, no cóż, te wymogi są o wiele mniejsze, w zasadzie żadne i tak naprawdę te kredyty, te pożyczki, bo tu mówimy już o pożyczkach, tak zwane chwilówki, które często są reklamowane, pokazywane jako te o ratujące życie albo sytuacje, tak? Tak, bo to jest 0%, tam się nic nie płaci. Oczywiście to jest nie do końca często prawda, dlatego że jest dużo innych postanowień w tych umowach, które się mimo wszystko zawiera. Czyli to drobnym maczkiem na końcu, no, właśnie, czego nie czytamy. Czy my to czytamy? Nie. Otóż właśnie często, to praktyka pokazuje, doświadczenie też, że no nie, my umów nie czytamy. Czytali. My umów nie czytamy, natomiast należy je czytać, dlatego że tam jest cała ta treść zawarta. I wszystkie te rzeczy, te dodatkowe opłaty, odsetki, ukryte jakieś prowizje, marże są właśnie tam zawarte. Dlatego należy czytać umowy i z nimi się zapoznawać. W przypadku chwilówek również, albo przede wszystkim. Dlaczego jest tak, bo ja tego nie mogę zrozumieć od lat, że państwo, które trzyma jakąś rękę bezpieczeństwa na obywatelu, przynajmniej powinno, pozwala na to, żeby lichwa, bo tak naprawdę jest to lichwa, żeby lichwa się szerzyła. Może lichwa to jest generalnie, czyli ten wyzysk, bo tak się nazywa, to jest taka instytucja, która tak naprawdę państwo nad tym czuwa, ponieważ no, należy zaznaczyć, że w październiku bodajże, tak, w październiku 2022 roku została podjęta ustawa, która w sposób znaczący wpływa na te jakby lichwiarskie zapędy niektórych instytucji. Jest to po prostu ustawa o tym ograniczaniu tych lichw i ona weszła w życie. Ograniczeniu tego procenta? Też. Ona weszła w życie, no teraz w zasadzie w całości obowiązuje i tam są przepisy, które wpływają na różne inne ustawy, już tam nie będę językiem prawniczym tutaj mówił, polegające na tym, że zabezpieczają tych pożyczkobiorców przed takim właśnie wyzyskiem i tą taką klasyczną lichwą. Między innymi w kodeksie karnym też są zmiany z tego tytułu, gdyż to już jest w tym momencie penalizowane, czyli tam jest sankcja karna zawarta za to, jeżeli na przykład jest w takich umowach dwukrotność, ponad dwukrotność żądania opłat niż są dopuszczalne. No właśnie, panie Przemysławie, to takie praktyczne pytanie. Przychodzi do pana pani Zosia Kowalska, mówi: moja wnuczka miała ślub, chciałam zrobić prezent, wzięłam szybko taką chwilówkę, do oddania mam dwa razy więcej, trzy razy więcej, nie mam jak oddać, a dzwonią do mnie jacyś ludzie i chcą ode mnie tak ogromnych pieniędzy. Co wtedy pan robi? No właśnie, to przede wszystkim trzeba by było zajrzeć do umowy i sprawdzić, czy w tej umowie czasem nie ma tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli tak zwanych tych postanowień niedozwolonych. One wynikają z przepisów, one są rozszerzane przez odpowiednie organy tutaj w naszym państwie, które nad tym czuwają. Jeżeli takie klauzule są, należy się na nie powołać. One nie mogą być zawarte w takiej umowie i nie powinny w żaden sposób wpływać negatywnie na takich właśnie pożyczkobiorców. W pozostałym zakresie, no cóż, cóż można powiedzieć? No generalnie, tak jak mówiliśmy na początku, trzeba te umowy czytać. Tam są zawarte te wszystkie opłaty, dodatkowe marże, które powinno się brać pod uwagę przy analizie takiej umowy. Co można zrobić? No ja tutaj mogę ze swojej strony powiedzieć, że no, od wielu lat już w każdym powiecie tak naprawdę funkcjonuje instytucja rzecznika praw konsumenta. O, warto, drodzy państwo, to zapamiętać. I tam warto się udać ze swoimi problemami prawnymi w takim właśnie zakresie, jak ten rzecznik tej pomocy udziela, między innymi z tymi chwilówkami, w celu właśnie sprawdzenia tej umowy, czy tam ten rzecznik nie zobaczy, czy są jakieś klauzule niedozwolone, które należałoby wziąć pod uwagę i traktować je w zasadzie jako nieważne, nie obowiązujące dla takiego człowieka. A także inne elementy tej umowy taki rzecznik praw konsumenta może sprawdzić w tym zakresie, w którym oczywiście on pracuje. Co mogę jeszcze tutaj poradzić i powiedzieć? No generalnie te chwilówki mają takie znaczenie, że można je też w jakiś sposób wybrać. Funkcjonują na rynku, to jest też ciekawe, takie wyszukiwarki właśnie tych chwilówek porównujące, takie wyszukiwarki porównujące jakby warunki tych chwilówek. Tak, tak, tak. Warto to z tego korzystać i sobie po prostu przed zaciągnięciem chwilówki, czy chcąc ją zaciągnąć, również to wszystko tam sprawdzić. Ale chyba też trzeba powiedzieć, że przecież dzisiaj odbieramy masę telefonów, gdzie pani po drugiej stronie proponuje nam taką pożyczkę, prawda?
Zgadza się, natomiast te telefony są czasami takie, że rzeczywiście okazuje się, że jesteśmy skłonni taką pożyczkę wziąć. No, czasami rzeczywiście być może jest taka potrzeba, tylko to nadal nie zmienia faktu, że trzeba się zapoznać dokładnie z tymi umowami. Trzeba zapoznać dokładnie się z warunkami. Jeżeli taka rozmowa jest nagrywana, to oczywiście wszystko to, co jest powiedziane w tej rozmowie, ma również znaczenie przy ewentualnym późniejszym dochodzeniu swoich praw. Mhm. Trzeba zawsze to pamiętać o tym, brać to pod uwagę. No i no, te namowy, one mogą być dosyć no, takie wpływające na podjęcie decyzji, no ale trzeba mieć tą świadomość. I to jest ważne, żeby mieć świadomość, że nic nie jest za darmo. Dobrze, ale powiedz mi taką rzecz. Są parabanki. I co one tak naprawdę mogą, kiedy klient, ten pożyczkobiorca, po prostu nie stać go na to, żeby spłacić tą chwilkę? Jak dalece on może zabrnąć z nami? Nie wiem, do komornika możemy być licytowani. Jak to jest tak naprawdę? Tak jest, że jeżeli rzeczywiście tam się nie znajdzie żadnego sposobu na unieważnienie pewnych postanowień, na zmniejszenie tych rat, tudzież innych kosztów tej pożyczki, to trzeba ją spłacić. Bo mimo wszystko jest to zawarta umowa. Czyli trzeba ją spłacać zgodnie z zobowiązaniem. To może zabrnąć oczywiście w kierunku postępowania egzekucyjnego, no to już będzie rzeczywiście bardzo złe rozwiązanie, ale niestety takie sytuacje się będą, zdarzają się i będą się zdarzać. Najważniejsza jest właśnie ta świadomość, żeby wiedzieć, co się zaciąga. Bo później to może być problem. Nawet jeżeli przysługują jakieś istotne tutaj prawne możliwości, to i tak trzeba dochodzić tych swoich praw. A to też trwa, kosztuje zdrowie i pieniądze. No nie ma co się oszukiwać. Dokładnie. Drodzy Państwo, no my możemy chyba tylko tyle powiedzieć, że serdecznie zachęcamy do tego, żeby sprawdzać wszystko, co podpisujemy. I pamiętajcie, to co Przemysław dzisiaj powiedział do Państwa, że w każdym powiecie jest rzecznik, do którego możecie się zwrócić w takich przypadkach i to jest, rozumiem, porada darmowa. Tak, to są w ramach działalności właśnie. Nie zapominajcie, nie wstydźcie się tego, po prostu idźcie, zanim się wydarzy coś, co nie powinno się w waszym życiu wydarzyć i co nie powinno was kosztować stresu, a stres zabija. Bardzo dziękujemy za tę ważną rozmowę. Myślę, dla nas wszystkich. Pan Przemysław Jądy, radca prawny, był Państwa i naszym gościem. Wysyłajcie nam te tematy, te wasze pytania, które was frapują teraz. Może macie jakiś trudny temat? Przemysławie, czy obiecujesz, że jeżeli będą nowe tematy, że przyjedziesz do nas i będziesz starał się wyjaśnić Państwu, naszym widzom, jak sobie z nimi radzić? Obiecuję. Bardzo chętnie. Wysyłajcie, pięknie ci za to dziękuję. Być może uda nam się właśnie pomóc w takim porannym programie komuś z naszych obserwujących widzów. Dziękujemy bardzo, a już za chwilę Zofia nie chciał. Cały czas o zdrowiu i o diecie, tak, o dobrej diecie. Paula Zofia nie chciał, co chciała Państwu powiedzieć, że jest zielona moc. Tak, to ja w samej osobie. I to o niebyle jakiej diecie, ponieważ o diecie świętej Hildegardy, która swoimi korzeniami sięga do XII wieku, proszę Państwa. Także jest z czego korzystać. Kiedy spotkałyśmy się jakiś czas temu, ja zakochałam się w historii o miodzie gruszkowym z pewną specjalną przyprawą. I właśnie teraz postanowiłam, że ten miód dla Państwa przygotujemy. To, co go wyróżnia, to to, że oczyszcza, czyli było śniadanie, teraz oczyszczanie. Teraz oczyszczanie i to jest najważniejsze, żeby raz w roku, tak napisała Hildegarda, każdy człowiek, który chce być zdrowy, oczyszczanie tym złotem Hildegardy zrobił. Ta mieszanka, ta, którą właśnie za chwilę przygotujemy, jest nazywana... Z trudną nazwą. Z trudną nazwą, wszewłoga górska. Mieszanka z wszewłogą górską. To jest najlepsza kuracja, która ma grzyby, toksyny, pleśnie z organizmu wyrzucić i naprawdę ludzie, którzy zaczynają ją jeść, pozbywają się bólu, bezsenności, astmy, różnych problemów skórnych i to jest tylko początek. Kuracja trwa około miesiąca i można przygotować ją samodzielnie. Dlatego są tu gruszki, jest mieszanka z wszewłogą i miód. Właściwie więcej nie potrzeba. No garnek też mamy. To aż niesamowite, że tak proste. To dobrze, zaczynajmy. Natomiast to proponuję, żeby pani tutaj już to przygotowywała, a ja w tym czasie zapytam, gdzie tę wszewłogę można dostać. Oprócz tego, że można ją zakupić u państwa, czy gdzieś samemu można jej poszukiwać, w swoim ogródku zasadzić?
poszukiwać można, ale się nie znajdzie. W Polsce jest to roślina chroniona, wszewłoga górska, tak ona się nazywa. I do tej niesamowitej mieszanki używamy korzenia tej wszewłogi. Korzeń rośnie bardzo wolno, żeby miało sens go wykopywać, to rośnie 4, 5, a nawet 6 lat, żeby miał jakieś 20-30 cm. W Polsce jest pod ochroną. Można zobaczyć wszewłogę w górach, w Sudetach, Karkonoszach, ale wykopać nie można, więc łopatki proszę nie brać ze sobą. Można ją tylko zobaczyć. Używamy korzenia. Ten korzeń wszewłogi, on jest sprowadzany ze Szwajcarii, żeby powstała ta mieszanka, bo tam rośnie wszewłogi dużo, bo tam gór jest dużo. Ale kuracja ma niesamowite znaczenie dla ludzkiego organizmu. Tutaj mam już gotowe gruszki, takie pokrojone, bo ten kilogram gruszek, tutaj mamy je tak pięknie, scenograficznie, on musi być przygotowany już, taki mus gruszkowy. I co robimy? Bardzo prosta sprawa. Wkładamy go do garnuszka i do tego samego garnuszka wsypujemy całą zawartość tego opakowania. Całą? Całą. Mhm. I wtedy uzyskamy, sięgam. Oczywiście. Uzyskamy wtedy kurację dla jednej osoby. Taka jedna, takie jedno pudełko, to jest kuracja dla jednej osoby, której się chce gotować. Bo są tacy, którzy nie lubią gotować i dlatego są już gotowe w słoiczkach takie, ta cała kuracja to są trzy takie słoiczki. Bardzo, to wersja dla mnie. No ale no, to z powodu czasu, braku czasu, bo wydaje mi się, że ty chyba lubisz gotować. Ale uwaga, zapach przewłogi, proszę. Czy zobaczysz? Jestem zachwycona. Proszę Państwa, pachnie arabsko, pachnie bardzo egzotycznie. Jakbym się przeniosła teraz do Maroka, jak to możliwe. No właśnie, można tutaj właśnie w Telewizji Republika przenosimy się do... w Maroko chyba przewłoga nie rośnie, ale to jest taki egzotyczny zapach, bardzo mocny. Mieszamy, proszę bardzo, wystarczy to pomieszać, zagotować, dodać miód i mamy gotową kurację. Wszystko, jak tego użyć, wszystko jest napisane na opakowaniu. Tutaj na 1 kg gruszek dodajemy 6 łyżek rozgrzanego i najlepiej odszumowanego, czyli oczyszczonego miodu, bo pszczoły na swoich łapeczkach przynoszą do ula różne białkowe resztki, więc dobrze jest miód odszumować. Ja muszę przyznać, nie odszumowywałam go nigdy, a robiłam tę kurację wiele razy, a więc do tego, to nam się za chwileczkę zagotuje na naszej pięknej polowej kuchni, dodajemy miód, a więc 6 łyżek miodu, i to będzie już wszystko, już nic więcej nie musimy zrobić. Czyli mamy gotowy miód, czy to zrobiony samemu, czy zakupiony przez Państwa. Interesuje mnie jeszcze, jakie powinny być proporcje, to znaczy ile tego jemy i przez jaki czas. No właśnie, jemy, aż nie skończymy, tą całą porcję, to jest porcja na jednego człowieka. Zjadamy 3 razy dziennie. Rano jedna łyżeczka. I odkładamy do lodówki, to sobie na nas czeka. Odkładamy do lodówki tę porcję, której nie zjadamy na co dzień, dlatego małe słoiczki są dobre. Dobrze jest to rozłożyć 2 albo 3 słoiczki, żeby na nas czekało w lodówce. I teraz taka łyżeczka na czczo rano. Następnie 2 łyżeczki po obiedzie i 3 łyżeczki wieczorem po kolacji. No, to trzeba kontynuować, dopóki nie zjemy tej porcji, to trwa mniej więcej 3-3,5 tygodnia. Po tych 3 tygodniach organizm jest, jakbyśmy go szczotką ryżową od środka oczyścili. To mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że Państwu również. Konstytucja. Uwaga. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Będziemy wiecznie piękni i młodzi, jak będziemy coraz więcej takich właśnie... I zielona moc jest z nami, przypominam, symbol zielonej mocy. Ja się nawet ubrałam pod tę zieloną moc dzisiaj. Tak. Wszystko się zgadza. No i właśnie, zielona moc i co zjeść, doktorku? No bo tam jest bardzo zdrowo, drodzy Państwo, bardzo zdrowo. I muszę Państwu powiedzieć o to, co nastąpiło. Na styku Michała Mularczyka i Karola Kusa, jeden leczy, drugi gotuje, przypaliły się te 2 styki i takżeśmy sobie porozmawiali przez telefon. Ale nie za mocno. Ale nie za mocno, nie za mocno. Dzisiaj nic nie spaliło, drodzy Państwo, jest wszystko z nami okej. Okay. Sprawdzam, i wymyśliliśmy okay, sobie, żeby połączyć tę sztukę kulinarną, która będzie połączona z tym, co powinniśmy jeść, jak powinniśmy jeść, kiedy powinniśmy jeść i ile powinniśmy jeść i jakie robić przerwy w tym całym jedzeniu, żebyśmy byli co? Zdrowi. Czyli doktor Michał Mularczyk jest Państwa i naszym gościem. Dzień dobry, witamy serdecznie panie doktorze. Okej, to skoro ty rozpocząłeś to spotkanie, to ja zapytam, Karolu, kiedy ostatnio badałeś cholesterol? Musiałaś to zrobić, tak?
Tak ci bardzo zależało, żeby słuchaj, mnie chcesz być, nie, chcesz być zdrowy, a baby to są takie, że muszą wiercić dziurę u mężczyzn i dbać o zdrowie i chodzić za wami, weź to, weź to. Więc pytam, jako dobra koleżanka, kiedy badałeś? Nigdy. No czyli teraz będzie okazja, bo pan a doktor... tej baby, to jest przepiękne, bo mnie się przypomniało. Kiedyś, jak pracowałem już w szpitalu, no to przychodzimy jako lekarz prowadzący do pacjenta, tam Michał Mularczyk, będę panu robił zabieg. No i jakie pan leki bierze, no bo muszę wpisać, tak? A pacjent, konsternacja, nie wiem, żona mi daje. Właśnie pan, wie, dlatego pytam. Właśnie, wie pan co, mówię... Pana życie seksualne mnie niezbyt interesuje. Ja tylko chcę wiedzieć, nie wiem, kto panu daje, ale ja chcę wiedzieć, jakie pan leki bierze. Przyszedł za drugim razem, no bo najpierw była diagnostyka, potem leczenie i pacjent już tyle się wstydu najadłem, ale wie pan co, kolega zasłabł i ja mu powiedziałem, że miał kartkę z lekami. Uratowali mu życie dlatego, że miał kartkę z lekiem. Wtedy nie było kiedyś taki, tak jak teraz elektroniki. I lekarz zobaczył, jakie bierze leki, na co jest chory. Szybka diagnostyka, także to... Bo nam, żonom, zależy na waszym zdrowiu i nam, koleżankom, no, też, no, więc... To było bardzo miłe teraz. Właśnie, tak, więc... więc właśnie, naprawiłaś to wszystko, to zapytam to. Pana doktora. Cholesterol to nasz przeciwnik. Dlaczego? Dlaczego? Nie. Wysoki. Mój brat wręcz. Zależy, jak wysoki, dlatego że cholesterol to jest coś, bez czego my żyć nie możemy. Rośliny nie mogą żyć bez steroli. Słucham? Ale jest ale. Znaczy zawsze jest ale, dlatego że jeżeli będziemy robili wszystko, żeby być chorym, czyli nie robić tego, co tam panie mówiły, czy, albo nie naprawiać tego, cośmy zrobili, to cholesterol przychodzi jako ten lekarz, który na szybko musi załatać wiele rzeczy. Bo to, co my robimy, powoduje pękanie naczyń od środka na przykład. To, czym ja się zajmowałem. I przychodzi ten Janek cholesterol, że tak powiem, z tą szpachlu i szpachluje te naczynia tak, jak umie. Na szybko, żeby nie pękło. I teraz kwestia tego, czy ten cholesterol, z którym my tak bardzo walczymy, który nam pomaga w tym momencie nie umrzeć, jest dla nas zły, czy jest dla nas dobry. W związku z tym kwestia tego, że jeżeli mamy rzeczywiście podwyższony cholesterol, to dlaczego to się dzieje? Nie to, żeby zabrać pigułę, żeby go obniżyć. Tak zmień dietę, żeby coś się... I to będzie, o tym będziemy gadać. Tak. Ja mam wielu pacjentów, którzy przyszli do mnie, trafili tak zwani goli pacjenci, że świeżo rozpoznana cukrzyca, cholesterol 350, tak? I dobrze, no to jak przychodzi do mnie pacjent pierwszy raz, to jest normalne. Dieta, uczymy się jak jeść, to jest pierwsza rzecz, potem co jeść, kontrola za 3 miesiące, cholesterol 250. Bez żadnej tabletki na cholesterol. Tylko dieta. I potem sprawdzamy te profile, te HDL, LDL, jak to się ma do trójglicerydów, lipoproteiny A. I czy my cię patrzymy, czy te statyny są konieczne, czy nie. I powiem, że w ogromnej większości przypadków ja pacjentom nie przepisuję statyn, tych leków obniżających, dlatego że samą dietą i zmianą sposobu życia i żywienia jesteśmy w stanie doprowadzić te zwane te cholesterol do takich zupełnie akceptowalnych norm. Tak? Czyli to jest zupełnie normalne, ale tylko to wymaga pracy. No więc właśnie, no to wymaga tak, pracy i wiedzy. I tym, drodzy Państwo, chcielibyśmy się wspólnie z doktorem Michałem Mularczykiem z Państwem dzielić. W sposób żartobliwy, w sposób wręcz satyryczny, ale z bardzo poważną dawką merytorycznych porad, które nam po prostu pomagają, bo nie mogę patrzeć na to, naprawdę ja rzadko zachodzę do apteki po jakiekolwiek leki, bo nie mam takiej jakby potrzeby. Natomiast zioła, które mnie otaczają i które potrafię rozpoznawać, potrafię suszyć, używać w kuchni. Oczywiście mówię o tych takich kulinarnych ziołach, nie że robię jakieś tam nie wiadomo jakie napary i jakieś tam mikstury, nie. Ale wilczym ogonem o północy. Wiem, tak, ale wiem jedno, że my Polacy na potęgę bierzemy leki i sami się leczymy za wszelką cenę. Po prostu musimy iść do tej apteki i wydać te swoje pieniądze, żeby coś sobie kupić. I suplementy oczywiście. Tak. Aby nie do lekarza, tak? No, znaczy, jedna rzecz jest też, mamy w Europie chyba najniższą ilość lekarzy na tam ileś tysięcy pacjentów, w związku z tym trudno się dziwić. Jeżeli tak powiem, w związku z tym, to, no, to dobrze by to było, żeby było zmienione, no, ale nie jest na razie i nie zapowiada się, bo tych ilość studentów kończących uczelnie nie jest za duża. W związku z tym, chociażby z tego względu, następuje konieczność, chce coś robić. Druga rzecz, rośnie świadomość w ludziach mimo wszystko, żeby zacząć coś robić ze sobą. Niestety, jak się wejdzie to, że tak powiem, do internetu i człowiek popatrzy, no to nawet scrollując te same rolki, czy powiedzmy filmiki, widzimy dokładnie przeciwne informacje.
jedz owsiankę, nie jedz owsianki. Właśnie, panie doktorze, ale to prawda. Ja mam trochę taki dysonans poznawczy, bo, ale to skoro Karol mówi też tutaj o tym też gotowaniu, o tych rozmowach waszych, no Karol świetnie gotuje. Jak my oglądamy to, co on widzi, jemy to, co on widzi, to po prostu no, to się wszystko rozpływa. No to mięso jest po prostu no, niesamowite. Wszystko zresztą trzeba przyznać, ale później wchodzimy w internety i czytamy mięso złe, mięso złe, mięso złe i tak dalej, i tak dalej. Jedz samą trawę, pij same zioła. Długo szukałem badań, które udowodnią, że mięso jest takie złe. I co ci wyszło? Co mi wyszło, już ci mówię. Jest taki skrót myślowy. Mięso jest niezdrowe, bo jest rakotwórcze, bo tam mamy cholesterol, a tak w ogóle mięso przerobione jest niezdrowe, bo jest rakotwórcze. Zgodzę się z tym, że jeżeli mamy wędzonki, gdzie mamy dużo, tam miejscami powstają nitrozaminy, one są rakotwórcze. Poprzez proces wędzenia wpuszczamy z dymem razem WWA, czyli wielojęstony węglowodor aromatyczny. Zgadzam się. Ale jeżeli mamy normalne mięso i poddamy je procesowi jak najmniejszej obróbki termicznej, czyli już nie mówię o sous vide, bo to jest specyficzny sposób gotowania, bardzo fajne mięso, jest delikatne, pyszne i super zdrowe, ale nawet w wolnowarze, jestem fanem wolnowarów. Wrzucam na przykład sobie wieczorem golonkę przed snem do wolnowara, rano wstaję, budzi mnie zapach i sobie na śniadankę zjadam takie pół kilograma golonki i właściwie... Na śniadanie? Tak. Znaczy na śniadanie, to jest koło 11. Takie śniadanie... Śpioch. Nie, ja wstaję siódma, tylko nie jestem głodny. Wiem, że dzisiaj się jeszcze nie położyłeś. Tylko ja po prostu nie jestem głodny, bo nie głodnieję tak. I w związku z tym ta przysłowiowa golonka będzie dla mnie na przykład czasami jednym, a czasami dwoma posiłkami. Nie więcej. Dokładnie. Bo to nie ma konieczności. Tylko ja jem instagramowej modzie to się nazywa keto śniadanie, czy nie? Nie, to będzie już karniwor. To będzie ekstremalne keto. Ekstremalne. Co znaczy jem pół godziny? No siedzę i sobie przeżuwam. Wrzucam sobie YouTube'a. Prawda? Albo ale my nie jak żoną jestem. Czasu na to. Dla co? Ile pani posiłkuje w ciągu dnia? No, pochwal się. Ile razy? No, pochwal się. Albo przeciętny człowiek. Właśnie, ja w ciągu dnia jem no, 2-3 razy dziennie. I bardzo to, dobrze. A tak czasami dobrze. W locie. Większość pacjentów mówi, że no, zgodnie z zaleceniami je 5-6 posiłków w ciągu dnia. Mówię, zaraz, no to policz człowieku, ile czasu zajmuje ci od przerwania pracy do zaczęcia poszukiwania tego jedzenia, coś zjem, stanę w kolejce, pójdę, potem na chybcika coś tam opierdzielę, bo to nie jest jedzenie. To najgorzej, prawda? Tak. No, to potem znowu za 3 godziny znowu to samo. Zliczył ile? 3 godziny. Dobrze, to zjedz 2 posiłki po 30 minut, masz godzinę. Jesteś 2 godziny do przodu. No tak. Bo my nie liczymy czasu pozyskania jedzenia. I mam ośrodek głodu po to, żeby z niego korzystać. Nie to, jak ja słyszę, proszę jeść co 3 godziny. Kto z was wie, gdzie jest północ? Zaraz ci powiem. A, bo patrz na słońce. Tak. Bo do czego zmierzam? Do tego, że gdyby nasz stwórca stwierdził, że mamy jeść na zegarek, to byśmy wszyscy widzieli, gdzie jest północ, mieli tu wyrostek kostny, tu gdzie, że tak powiem, moja złota, że tak omega chłe, śmieje się, jest, staje, patrzę, która jest godzina, aha, jest 7:30, jem siadanie. Nie, mam ośrodek głodu, coś, co działa dużo lepiej. No, oczywiście, że tak, zgadzam. I w tym momencie, jeżeli jestem głodny, mam zjeść. Tak, jeżeli jestem tutaj głodny, wszyscy jestem trenerzy, głodny, nie, tak, wszyscy jeść. Trenerzy personalni teraz pewnie się z doktorem nie zgodzą, bo oni każą jeść co 3 godziny, 5 posiłków, 6. No mi to Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żebyśmy tak sobie gaworzyli i jeszcze do tego pichcili dla was, piszcie do nas. Za chwilę sobie zrobimy z doktorem Michałem Mularczykiem w świetną focie i tam piszcie, czy chcecie takiego programu. Co jeść, doktorku? O, no dokładnie. Bardzo dziękuję. W tej chwili, co powiesz, Piotrze, jakie tam masz serwisy, jakie masz informacje nowe? No proszę bardzo. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mam dobre wiadomości. Bezprawnie zatrzymany przedwczoraj poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski przed północą wyszedł na wolność. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury krajowej o jego zatrzymanie. Tuż po wyjściu z sądu były wiceminister sprawiedliwości mówił o skandalicznym zatrzymaniu z lekceważeniem europejskiego immunitetu. Mamy do czynienia z absolutnym skandalem i wspólnie z panem mecenasem Bartoszem Lewandowskim na pewno w dniu jutrzejszym będziemy kierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że przysługuje mi immunitet i to pozbawienie wolności było absolutnie bezprawne. Również będzie to dotyczyć osób,
osób, które sporządzały te pseudoopinie, które miały być tą rzekomą podstawą prawną właśnie do pozbawienia wolności osoby, która jest objęta immunitetem. Mamy tutaj do czynienia w związku z tym z rzeczą no, niebywałą i sprowadzeniem Polski tak naprawdę do statusu Białorusi, kiedy nie tylko już łamie się przepisy prawa krajowego, ale również prawa międzynarodowego i doprowadza się do sytuacji, no, w której Polska jest traktowana jako swego rodzaju kraj trzeciego świata właśnie przez takie decyzje rządu Donalda Tuska. W areszcie pozostają jeszcze niechronieni immunitetem ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Mecenas Michał Skwarzyński mówił na naszej antenie o szeregu wątpliwości wokół materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę, a także o konsekwencjach działań bodnarowców. No to świadczy o tym, że pani sędzia nie chciała wziąć na siebie odpowiedzialności za bałagan, który wywołał Kornelów z Bodnarem. My mamy sytuację skandalu międzynarodowego. Proszę pamiętać, że immunitet w prawie międzynarodowym to jest fundament działania państw między sobą. To tak jakby dzisiaj nasza prokuratura wpadła na pomysł, że ma dwie opinie prawne, zamknęła ambasadora amerykańskiego i stwierdziła, że będą go trzymać w areszcie, no bo oni mają dwie opinie prawne. To jest dokładnie taka sama sytuacja. No sytuacja międzynarodowa jest tragiczna. Ja przyznam szczerze, że nas ustawił Bodnar z Kornelukiem w jednym rzędzie z Putinem. Dlatego, że jedyny znany mi przypadek naruszenia w tak skandaliczny sposób immunitetu Rady Europy w Rosji. To jest przypadek rosyjski, gdzie pilotka ukraińska została wybrana do Rady Europy i proszę państwa, Putin nie zaczął respektować tego immunitetu. No my jesteśmy w tym samym rzędzie. Zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego to naturalna konsekwencja poprzednich działań koalicji 13 grudnia. Nazywanie w ten sposób rządowej koalicji to nie przypadek. Przez ponad pół roku namnożyła się skandaliczna liczba bezprawnych, represyjnych akcji rządowych służb. Zaledwie tydzień po zaprzysiężeniu koalicji 13 grudnia służby Tuska wkroczyły do Telewizji Polskiej. Zaczęło się od jej siłowego przejęcia, lecz koalicja rządowa na tym nie poprzestała. Wskutek jej działań do aresztu trafili Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, w obronie których Polacy stanęli murem. Ogromne wątpliwości prawne wzbudza także powołanie na szefa prokuratury krajowej Dariusza Korneluka. Doszło do usunięcia siłą, czy próby usunięcia siłą prokuratora krajowego na to miejsce. Łamiąc wszelkie procedury prawne, wstawiono niby prokuratora krajowego. Dzisiaj mamy de facto do czynienia z nielegalnym tak zwanym prokuratorem krajowym, który urzęduje i łamie prawo. Każdym swoim dniem działania, każdym swoim działaniem łamie prawo, ponieważ jest ustalony w sposób nielegalny. Wskutek działań tak przejętej prokuratury dokonano już wielu zatrzymań. Aresztowano księdza Michała Olszewskiego, wobec którego zastosowano najcięższe środki zapobiegawcze. Jego pobyt w areszcie przypomina gehennę. Gdy przyjechaliśmy na dołek, usłyszałem, że o tej porze już nic nie ma. Ani kolacji, ani wody. Ubłagałem połowę butelki wody z kranu przyniesionej w butelce, która pusta stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. Wiecie, na czym polega ten możliwy cud, jeśli chodzi o konsekwencje zmiany rządu? Konsekwencje poznaliśmy wszyscy. Zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego pomimo posiadania przez niego immunitetu wskazuje na lekceważące podejście do prawa przez koalicję 13 grudnia. Jednak na szczęście są media, które informują o takich działaniach. Mam wrażenie, że nie przewidział tylko ten Donald Tusk tego, że po prostu telewizji Republika uda się przebić monopol i jednak w dużej mierze jest telewizja Republika dzisiaj okienkiem dla Polaków, którzy chcą po prostu używać swojego rozumu. Wolność słowa jest podstawowym warunkiem demokracji. Telewizja Republika chroni ją i gwarantuje dostęp do prawdziwych informacji. I to wszystko w tym serwisie. Zapraszam państwa na kolejne. Ilonko, Karolu, oddaję wam głos. Pięknie ci dziękujemy, Piotrze. Po raz pierwszy, odkąd mam przyjemność z tobą pracować, usłyszałem, zaczynamy od dobrych informacji. Chcemy więcej takich dobrych informacji. Dobre dobrą informacją jest to, że za chwilę porozmawiamy sobie o jazzie, który bardzo lubię, ale...
ale my cały czas rozmawiamy o zdrowiu przecież. I to jest trzecia dobra informacja, ponieważ Paula Zofia nie chciał, co chciała państwu powiedzieć, że naprawdę jest zielona moc. Po raz trzeci połączy się razem z panią Elżbietą. One coś tam kombinują. W zasadzie trochę to przypomina takiego szalonego doktorka, który coś tam kombinuje. Ja nie wiem, to może być, drodzy państwo, jakaś dawka wybuchowa pięknej, zdrowej energii. Oddajemy głos. Karol, wierzę, że po programie przekonasz się o tym sam osobiście. Ja już tutaj powoli próbuję tego, co udało nam się przygotować, a to, proszę państwa, jest absolutny cud natury. Właśnie udało nam się przygotować miód. Musi pani powtórzyć tę nazwę. Okej, wszewłogowo-gruszkowy. Wszewłogowo-gruszkowy. Bardzo prosty do przygotowania, natomiast o niesamowitych właściwościach, tak jak mówiłyśmy wcześniej, to właściwości bardzo silnie oczyszczające, w zasadzie absolutnie na wszystko. To jedno, to co udało nam się przygotować jeszcze wcześniej, to śniadanie w wersji święta Hildegarda, czyli średniowieczne śniadanie, budyń z kasztanów. Jadalnych. Otóż to. I proszę państwa, to tylko są takie subtelne przykłady, bo tego jest znacznie, znacznie więcej. A o wszystkim napisała pani tutaj między innymi w swojej książce. Lecznicza moc natury według Hildegardy z Bingen. Książkę napisałam w czasie pandemii, żeby się nie bać, bo lęk zabija tak naprawdę. I tutaj są terapie antywirusowe, są opisane te podstawowe hildegardowe skarby, czyli co to jest ten bertram, co to jest galgan, co to jest dyptam. Kuracja z wszewłogą oczywiście również jest opisana, bo ta kuracja daje nam zdrowie, daje siłę, daje odporność, oczyszcza narządy wewnętrzne, więc jest niezbędna. I jest szereg przepisów, również na budyń kasztanowy, na bułeczki orkiszowe, no bo co lepszego niż kuchnia, w której robimy żywność, która leczy i nie boimy się niczego, jesteśmy zdrowi. W dwóch słowach jeszcze, bo przepisy własnym zaciszu domowym to jedno, ale państwo też zapraszają na specjalne posty według świętej Hildegardy. Tydzień z nami to jest czas, kiedy oczyszczamy organizm, nazywamy to spa dla duszy i ciała, to jest post taki zdrowotny, ale nie głodówka. Na przykład uczestnicy mają szansę zajadać to cudo. Spróbujesz? No, bardzo chętnie, ja w ogóle już chcę się na to wszystko zapisać. Na razie troszeczkę, bo jest taka specyfika smaku. Mm-hmm. Jak? Dalej czuję, że to gorzkie Maroko. Tak, tydzień z nami to jest oczyszczenie organizmu, to jest zdobycie wiedzy, bo ja tam prowadzę codziennie wykłady. Najbliższy taki tydzień nad morzem, to było moje marzenie. Jedna z przyjaciół Hildegardowych zaprosiła nas do swojego miejsca, to się nazywa Sianorzęty, resort Collins, taka nazwa domków sporo, piękna sala wykładowa, nawet basen, ale przede wszystkim morze i będziemy mogli z tym budyniem kasztanowym wyjść nad morze, bo trzy kroki od domków już jest plaża, jodowanie i tak dalej, ale to jest tydzień, który tak niesamowicie wpływa na organizm, że już czwarty dzień wiele razy słyszę takie świadectwa, bo to jest naprawdę coś dla mnie takiego ogromnego, że pani przyjeżdża z bólem dłoni, nie może spać w nocy, trzeciego dnia budzi się i mówi: przespałam całą noc. I to jest tylko jeden z takich przykładów, jak bardzo zmiana diety pomaga. Trzy posiłki oparte na orkiszu z dodatkiem bertramu, galgantu, dyptamu, kuracja wszewłogą, ruch, gimnastyka, wykłady, dużo hildegardowych napojów. To jest taki czas tygodnia, kiedy zmiana w organizmie się dzieje. A przede wszystkim też nauka. Jest z nami pani doktor. Pani doktor diagnozuje każdego z uczestników tego postu. No i dlatego jesteśmy też tacy, czujemy się bezpieczni, bo ktoś się opiekuje tymi uczestnikami. A każdy dostaje paszport na przyszłość. Jak ma postępować ze swoim organizmem? Nauczy się i wiemy, co Hildegarda nam daje dzisiaj, co wskazuje dla ludzi w naszej cywilizacji. Bo chociaż powstało to w XII wieku, cała wizja Hildegardy, to był czas XII wieku, ale to jest dla nas dzisiaj, żebyśmy w tej oszalałej cywilizacji technicznej znaleźli drogę powrotu do natury, kontaktu z żywiołami i żywności, która naprawdę leczy.
To mi się bardzo podoba. Proszę Państwa, i to wszystko między innymi na turnusie postnym u Państwa, ale jeżeli chcą Państwo zastosować dietę czy post świętej Hildegardy w domowym zaciszu, to też te wszystkie produkty można albo przygotować samemu, albo zakupić u Państwa na stronie. Zapraszamy do Józefowa. Codziennie czynne jest centrum i cały ten świat hildegardowy można dotknąć, obejrzeć, popatrzeć, zapoznać się z tym. To jest też ogromnie ważne. Serdecznie dziękujemy. Paula Zofia Niechciał i jej gość. Bardzo dziękujemy za tę potrzebną dawkę informacji. Ja tak podglądam czasami właśnie telefon w ramach interakcji z naszymi widzami i widzowie mi piszą, że bardzo ciekawe są te wejścia i ta dieta i że będą próbować, więc dawajcie znać, jak wam to wychodzi. A my już teraz będziemy rozmawiać o, no właśnie, o czymś, co ja bardzo lubię, szczególnie jesienią, bo jesień to jest trochę taki klimat na jazz, ale ja myślę, że cały rok może być klimat na jazz. Przed nami kolejna ciekawa rozmowa. Karol Kus zapowie naszego gościa, a tylko zapytam naszego prowadzącego, czy ty lubisz jazz? Jazz, podobnie jak wcześniej już wspominałem, dla przeciętnego słuchacza jest, drodzy Państwo, jak zakupy w Lidlu. Czyli znowu koło malin, koszulka i wiertarka. Tak przeciętny Polak odbiera jazz, ale to nie znaczy, że tego jazzu nie lubimy, bo lubimy. Po raz 54, czyli już pół wieku w Chodzieży, za moim lasem od razu, odbywają się warsztaty jazzowe, a z nami jest dyrektor artystyczny tych warsztatów, Janusz Szymon. Witamy cię pięknie. Dzień dobry, warto witamy zaznaczyć, serdecznie. Że 13 z rzędu. 13, nie znaczy pechowy. I drodzy Państwo, Janusz, i to jest dowód na to, że lubimy jazz, przyniósł, proszę bardzo, periodyk, który waży 2 kg i to jest właśnie historia tych warsztatów, którą opracował właśnie on jako autor. Janusz, z tego wynika, że mamy jakieś 2,5 miliona jazzmenów w tym kraju, tak? Gdzie oni są? Dlaczego nie przyszli? Właśnie, gdzie jesteście, koledzy? Halo! No, ale, przychodźcie. No tak, rzeczywiście mamy ponad 50-letnią tradycję. Trzeba zaznaczyć, że Polacy, to zabrzmi dumnie, ale tak jest w istocie, byli pierwsi w Europie, którzy uruchomili warsztaty jazzowe właśnie w Chodzieży. Długo by można o tym opowiadać, dlaczego akurat tam. Piękna okolica, oczywiście, jeziora, piękna. Piękni Zapraszamy ludzie. Zapraszamy Państwa do Chodzieży, warto zobaczyć. I cały powiat chodzieski. Dokładnie. I no, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe zdecydowało, że uruchomi warsztaty muzyczne nie tylko dla jazzmenów zresztą. I to należy zaznaczyć, za każdym razem to podkreślam, że do Chodzieży na warsztaty jazzowe może przyjechać każdy. I ten, kto jazzem się interesuje, i ten, kto jazz no, poznaje. Dopiero poznaje? Dokładnie, ale też również nie ukrywajmy, przyjeżdżają też ludzie, którzy, dla których muzyka nie jest zawodem, czy którzy nie planują, ludzie, którzy nie planują być zawodowcami, ale po prostu zwykli amatorzy, ludzie, którzy kochają muzykę. Takich też zapraszamy i oni też pięknie dopełniają tę społeczność jazzową. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, bo znam warsztaty jazzowe od dziecka. Kiedy pierwszy raz chwyciłem gitarę, to już potem jeździłem, z racji, że się urodziłem 14 km od Chodzieży. Proszę bardzo. Jeździłem na te warsztaty, żeby pobyć. A dlaczego pobyć? Bo to jest fantastyczne. Każdego wieczoru jam session, gdzie królował jazz. Jam session, czyli luźne spotkanie muzyków. Warto podkreślić amatorów z profesjonalistami, bo to jest ten... I to jest najlepsze. To uczeń jest z mistrzem. Ale muzyka łączy, to chyba wiemy już od dawien dawna, prawda? Dlatego tak, na pewno połączenie nie jest złe po prostu. Nie. Ta naturalna granica pomiędzy mistrzem a czeladnikiem oczywiście istnieje, bo to jest naturalne. Ten szacunek do mistrza, czy ta chęć zdobycia takich umiejętności jak mistrz, jest zupełnie naturalną. Natomiast rzeczywiście, szczególnie na scenie jam session, kiedy spotyka się mistrz z uczniem, ta bariera absolutnie pęka i tam wszyscy stanowią jedną rodzinę, tak to można powiedzieć. A przede wszystkim ja myślę, że takie jam session jest doskonałą okazją do tego, żeby sprawdzić w warunkach bojowych to, czego się nauczyliśmy w trakcie zajęć, przed prawdziwą publicznością, przecież jam session to nie tylko muzycy, ale no... To jest przecież ta interakcja, która wynika pomiędzy muzyką. To jest chyba w jazzie najważniejsze, no bo to muzyka improwizowana. Otóż to. I to jest ale chciałem z tobą też jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy, bo tak to jest, były warsztaty jazzowe w Puławach, że zawsze za takim przedsięwzięciem, za kontynuacją tego przedsięwzięcia, bo 54 to jest naprawdę czym się chlubić, stoją ludzie.
I to jest ważne, bo ja pamiętam kondycja nawet Chodzieskiego, Ho-Jazzu, jeszcze on się wtedy inaczej po prostu nazywał, tylko warsztaty jazzowe w Chodzieży, była taka sobie w pewnym momencie, ale pojawił się on. Mówię o Marcinie Kicie, który jest dyrektorem Domu Kultury. Nie można o nim nie powiedzieć przy okazji tych warsztatów, bo uważam, że Marciu zrobił genialną rzecz dla tej społeczności jazzowej w Europie. Przede wszystkim potrafi rozmawiać z muzykami, z artystami. Ale to ja muszę zapytać, bo nie jestem muzykiem w tym naszym gronie. Dlaczego trzeba potrafić rozmawiać z muzykami? Z artystami? Dlaczego jest to trudne? Rozmowa, interakcja z ludźmi generalnie wiemy, że nie jest rzeczą łatwą, ponieważ każdy jest inną plasteliną. Dokładnie. Muzycy są wyjątkową plasteliną. Prawda? Bardzo egoistyczną, tak ci powiem. Nie, no nie widzę tego. Zadufaną w sobie. Nie, Karol, no co próżną. Ty? Skromny, pokorny chłopak. Jest to prawda. Niewielu jest naprawdę ludzi, którzy są skromni. Są to ludzie, którzy na pewno mają coś do powiedzenia. Za każdym razem należy ich wysłuchać. Te racje wyższe czy niższe, przepraszam za te kolokwializmy. Marcin Kita jest wspaniałym menedżerem i on wspaniale potrafi tonować różnice zdań. O właśnie. Tak to nazwijmy delikatnie. Potrafi też, polony menadżer, tak, potrafi jakoś stworzyć, pozyskać naprawdę wybitne osobowości. Prawdziwe gwiazdy zjeżdżają do Chodzieży w roli pedagogów. I umówmy się, no jest to misja, więc nie proponujemy dużych pieniędzy. Tak, że jazz nie jest synonimem dużych pieniędzy, no chyba, że się jest, no nie wiem, Duke'em Ellington, prawda? Więc Marcin, rzeczywiście trzeba mu przyznać, że te warsztaty wyniósł na prawdziwie wysoki poziom. No w tym roku przyjeżdża do nas 200 uczestników. Drodzy Państwo, to jest naprawdę spora cyfra. Ale to też pokażmy, bo pan przyniósł ze sobą wielką encyklopedię jazzu, tak możemy to nazwać. Jest, no, słuchajcie, warsztatów. Dwa kilo waży ta lektura, jest tak? To, tak, no, tak, Paweł Brodowski, Naczelny Jazz Forum, kiedyś pięknie to określił, że to jest 2,5 kg wiedzy o warsztatach w Polsce. Warsztaty w Chodzie rzeczywiście mają, to są pierwsze warsztaty. Zobaczcie, jaka to jest gruba księga. Które mają swoją monografię. Wybitni muzycy. No, 2 miesiące temu odszedł wybitny Jan Ptaszyn-Wróblewski. Tutaj mamy zdjęcie, nie wiem, czy to będzie widać. Ten pan w paski, w koszulce, to Jan Ptaszyn-Wróblewski. Obok niego pierwszy dyrektor, Lucjan Kaszycki. Pamiętasz, była jesień, to właśnie ten kompozytor. A, no właśnie. Więc mówimy o naprawdę pierwszy skład pedagogów, dydaktyków. No to przecież kwintet Tomasza Stańko. No, drodzy kochani, no, wymieniamy. No, ikony polskiej muzyki jazzowej. A jak to jest z tymi ikonami dzisiaj, współcześnie? Czy czujesz, bo obcujesz na co dzień z muzykami młodego jazzowego pokolenia? Rodzą się wybitne postaci? Tak? No, rodzą się, tak. No tak. To na szczęście, czyli będzie. Ale mają trochę pokory w sobie, czy od razu od startu są już tacy właśnie, też jak pan powiedział, odważni? To jest kolokwializm, to o czym teraz powiem, że wielka postać zawsze jest pokorna wobec swoich umiejętności. No, szanuje to, co się dzieje wokół niego, więc to jest prawda, więc jazz uczy pokory. Ja może przytoczę tutaj sentencję, którą otworzyłem książkę, to jest z lekcji dialog autentyczny z lekcji gitary. Jarosław Śmietana, kolejna wielka postać. Graj bluesa do swojego studenta. A studenta to nie było na dziś zadane. Śmietana na to. Jak to nie było? Blues jest zadany od pierwszej lekcji. Na zawsze. Na całe życie. Tak. Ale ja muszę zapytać. W zasadzie dzisiaj mamy takie czasy, że ta muzyka idzie w taki bardzo komercyjnym kierunku. W radiu, no, jak włączymy sobie jakąś stację radiową, jazzową, no to mamy, prawda? Jak włączymy playlistę w domu. O godzinie 24 albo 02. Właśnie, ja nad tym bardzo ubolewam. U mnie na przykład w domu jest tak, że kiedy mam kolację z gośćmi, włączam playlistę jazzową, bo ona nastraja, uważam, że wprowadza klimat. Ale
na co dzień, no jednak słyszymy zupełnie co innego. Czy pana boli serce, że tak w zasadzie się dzieje? Czy musimy popularyzować ten jazz w zasadzie? To znaczy, on wymaga popularyzacji, bo to nie jest łatwa muzyka. No natomiast zawsze była muzyką trudniejszą, muzyką, którą należy nauczyć się słuchać. Dojrzeć trzeba do niej? W jakimś sensie, na pewno też. Zresztą tak jak do wszystkiego dojrzewamy w życiu, prawda? Do dobrego wina też. Ja dobre wino nauczyłem się kosztować w wieku powyżej 40 lat. Broń Boże, nie mówię, że do jazzu należy dojrzewać, że to tak długo trwa. Z tego co się okazuje, 54 lata trzeba dojrzewać. Natomiast fakt jest taki, że jazz pojawił się na katedrach uniwersyteckich, prawda? Nie bez powodu, drodzy państwo, to się na pewno nie stało bez powodu. Jest to też świetna, chciałem użyć tutaj słowa trampolina, w tym, proszę wybaczyć, nie przychodzi mi nic innego do głowy w tym momencie. Natomiast to świetna podstawa, świetna baza do tego, żeby zacząć traktować muzykę, to też chciałem powiedzieć, na poważnie. To nie to, żeby inni nie traktowali na poważnie. Ja jestem jazzmenem, więc tutaj będę rzeczywiście na ten jazz na piedestał stawiał. Natomiast natomiast jest to muzyka niełatwa, która wymaga pewnego przygotowania. I tak od strony słuchacza, no a przede wszystkim od strony muzyków. Może właśnie dlatego jazz jest też taką podstawą szkolną, takim prawdziwym warsztatem. I właśnie do tego chciałem, ponieważ, drodzy państwo, Janusz będzie edukował tam pieśniarzy naszych, wokalistów. Wokalistów to jest zawsze najliczniejsza grupa. I powiem ci, Janusz, czego mi dzisiaj brakuje w naszej muzyce popularnej, warsztatu wokalistów. No, to jest wiesz temat... doskonale, że wiesz, przy skalach jazzowych lepiej naprawdę... Nie poruszajmy tego tematu. Utony, ćwierć tony, drodzy państwo, ale w każdym bądź razie, do czego zmierzam? W tej chwili wokalistom się wydaje, że jeżeli pójdą do talent show'u, wyjdą z niego, to już popularność mają na zawsze w rękawie i przede wszystkim są już gwiazdą. Nie, 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 nie jesteście żadną gwiazdą. Pokory, nauki trzeba. I po to są właśnie warsztaty jazzowe. 14 dni, tak? Fantastycznej muzyki. W poniedziałek rozpoczynamy 22 lipca. Dżemów, świetnej atmosfery i pięknego miejsca, bo chodzisz jako miasto, jest pięknym miejscem. Czy można jeszcze dopisywać się do tej listy? Zapraszam. O właśnie, dobra. Bo słuchaj, ja jak pójdę przez las, to za pół godziny jestem miejscu. Kontrabas, perkusja, Ja jestem pokorna. Ja będę słuchać chętnie. Ania Popek zaczyna od tamburyna, więc proponuję ci trójkąt i możemy jechać. Na nerwach może umiem grać, ale na czymś innym. Ich troje na warsztatach jazzowych. Bardzo dziękujemy. Janusz, na końcu zaśpiewaj jakiś tam chociaż fragment tego hymnu takiego jazzowego, jakiego macie. Na bazie standardu Eddie Harrisa. Autor tekstu Dorota Miśkiewicz, Michał Tomaszczyk. Nadszedł kres, smutno jest, ale co ty były fest, co dzień stres, co noc bies, bo litości nie zna jazz, to jest chodzież. Zapraszamy. Zapraszamy, bardzo dziękujemy. A wspomniana Ania Popek już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Do zobaczenia za kilka minut. Jesteśmy na Bobolówce, czyli w miejscu urodzenia świętego Andrzeja Boboli we wsi Strachocina, nieopodal Sanoka. Dwór Bobolów znajdował się właśnie tutaj, a teraz znajduje się tutaj miejsce kultu świętego. 16 dnia każdego miesiąca odbywają się modlitewne spotkania ze świętym Andrzejem Bobolą w intencji naszej ojczyzny, w intencji Polski. Kult bardzo szybko się rozwija, przyjeżdżają tutaj pielgrzymi autokarami z całej Polski i modlą się wspólnie o pomyślność dla naszej ojczyzny. Tutaj widzą państwo domek. To domek Matki Bożej Pani i Królowej Polski. Powstał zupełnie niedawno, ale pełni bardzo ważną funkcję. Jak to się stało, że w tym miejscu kult świętego Andrzeja Boboli rozrasta się i rozwija tak szybko? O tym opowie nam proboszcz tutejszej parafii, ksiądz prałat Józef Niżnik. Ksiądz prałat Józef Niżnik, proboszcz tutejszej parafii. Jak to się stało, że trafił tutaj ksiądz? Jak to się stało, że zaczęło się to rozwijać kult świętego Andrzeja Boboli? Przyszedłem do tej parafii we wrześniu w 1983 roku, ponieważ zachorował mi poprzednik. Przyszedłem tu na zastępstwo 3-tygodniowe i z tego zastępstwa 3-tygodniowego zrobiło się 41 lat, ponieważ po kilku dniach pobytu w tej parafii
przyszedł do mnie kapłan, jak się później okazało po kilku latach, jak się przedstawił, jest to święty Andrzej Bobola, który z tej parafii pochodził. Święty Andrzej Bobola przychodzi zawsze w te miejsca, które są dla niego bliskie. To jest dziwny, to jest taki wyjątkowy święty, który gdyby się nie objawiał po śmierci, nikt by dzisiaj o nim nie mówił. I takim miejscem objawienia jest Pińsk, jest Wilno, ale jest też i Strachocina, to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. I dlatego po otrzymaniu relikwii od ojców jezuitów z Warszawy rozpoczęliśmy kult. Dzisiaj już mamy ponad 2000 świadectw ludzi, którzy uprosili sobie te łaski. Tu się odbywają ważne nabożeństwa za ojczyznę, ponieważ święty Andrzej Bobola dał poznać przez te lata, że jest odpowiedzialny za Polskę i za losy naszej ojczyzny. A dlaczego dopiero od 3 lat takie modły są organizowane? Głównym motorem do organizowania takich modlitw to była 400. rocznica wywiezienia trumny Andrzeja Boboli do Moskwy. I od tego czasu widzimy, co się dzisiaj w świecie dzieje, dzieje się w Polsce. My nie chcemy wychodzić na ulicę, krzyczeć, wołać, ale chcemy się gromadzić na modlitwie. Bo uwierzymy, że modlitwa to jest taka broń, która nikogo nie rani, nikogo nie zabija, ale prowadzi do pełni życia. I chcemy wybłagać nowy cud nad Wisłą, tak jak Andrzej Bobola, kiedy się ludzie zwrócili do niego w 1920 roku, wyprosił cud nad Wisłą. Dzisiaj też potrzeba nowego cudu nad Wisłą, bo z pewnymi sprawami, które dzisiaj dzieją się w Polsce, sami sobie nie poradzimy, jak nam niebo nie pomoże. Zapraszamy Państwa, Strachocina, nieopodal Sanoka. Tutaj rzeczywiście bije takie duchowe serce Polski, ale też oddaje się wspaniałą cześć Matce Bożej, prawda? Tak, tu opodal jest pierwszy w Polsce niepokalany żeński, żeby był jeszcze ciekawiej. To siostry do Strachociny przybyły z Japonii. To wszystko jest takie ciekawe w tej Strachocinie. I dlatego też przez lata, kiedy zadawano mi pytanie, jakżeś mógł widzieć świętego Andrzeja, jak się mogłeś z nim spotykać, miałem taką odpowiedź. A powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że z dalekiej Japonii siostry przyszły do Strachociny? Wszystkiego Państwu w tej krótkiej rozmowie nie przedstawimy, ale myślę, że zainteresowaliśmy Was tym miejscem na mapie Polski i najbliższymi ważnymi wydarzeniami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. W tej pięknej, nowo wybudowanej kaplicy świętego Andrzeja Boboli już 19 lipca odbędzie się sympozjum Święty Andrzej Bobola, znak prorocki, a dzień później, 20 lipca, trzecia narodowa modlitwa za ojczyznę. Wszyscy, którzy chcielibyście wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, jesteście serdecznie zaproszeni tutaj do Strachocina, nieopodal Sanoka. Piękne miejsce z bogatą historią i z wielką przyszłością. Dzielna 60, szanowni państwo, czyli Telewizja Republika. Aniu, dziękujemy za to zaproszenie i też zapraszamy, prawda? Tak, 20 lipca narodowa modlitwa za ojczyznę. Modlitwa w ogóle jest dobrym sposobem po prostu na życie, więc zapraszamy i polecamy państwu. A państwo widzą właśnie teraz naszą siedzibę. My gdzieś tam jesteśmy, uwaga, do państwa trochę machamy. Zaraz, zobaczymy, czy będzie nas widać. Przyspiesz, tak, widać nas. Jest moja zielona koszula. W tym namiocie to jesteśmy. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. O, już teraz się widzimy. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Telewizja Republika jeździ po Polsce ze swoją trasą wakacyjną, trasą letnią. No i już za chwilę będziemy w Lublinie, drodzy Państwo, z naszymi kamerami. I o tym Lublinie należy właśnie teraz porozmawiać. Pani Edyta Pytka, kierownik Biura Promocji i Marketingu Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Do Lublina się wybieramy, pani wie o tym. Tak, bardzo. Jesteście przygotowani? Jesteśmy gotowi na wszystko, jak zawsze. O, i to mi się i podoba. To właśnie jest to. Przed chwilą rozmawialiśmy o warsztatach jazzowych w Chodzieży, a drodzy państwo, w Lublinie jest właśnie to centrum spotkania kultur, gdzie tam jest wszystko, a kultura kipi tak, że aż dachem wychodzi i na tym dachu chcemy się właśnie z wami znaleźć i poopowiadać o właśnie tym wyjątkowym centrum, bo byłem już u was 3 albo 4 razy, już nie pamiętam. Tak, jestem zachwycony po prostu, że potrafiliście stworzyć coś, powiem ci, na miarę europejską, a o ile nie nawet światową, wiesz, to jest coś fantastycznego. Opowiedz nam o takiej idei fix, dlaczego to miejsce powstało w ogóle w Lublinie.
jak sama nazwa wskazuje, po to, żeby spotykały się tam kultury. Ideą powstania tego miejsca było to, żeby jednoczyć, łączyć, pokazywać różnorodność, a Lubelszczyzna stoi tą różnorodnością kulturową. Zaiste. Zaiste. Wschód, zachód, kultura żydowska, kultura kresowa, to wszystko się u nas na Lubelszczyźnie miesza i z tego powstaje naprawdę fantastyczna kulturalna mieszanka, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, ale wrócę jeszcze do jazzu, tak. Bo u nas w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie funkcjonuje klub muzyczny, w ramach którego realizujemy projekt Jazz w CSK. 4 lata, ponad 60 koncertów jazzowych, ponad 10 tysięcy widzów, bo klub jest czyli dosyć kameralny. Czyli tam też powinniśmy być z kamerami w takim powinniście, razie. Powinniście być już u nas często, powinniście być u nas co tydzień. I tak już zamierzamy. Także tak zapraszamy zamierzamy bardzo serdecznie, bo wiadomo, Lubelszczyzna gościnnością jest słynna. Tak, to prawda. Fantastyczny wasz dach. Tak. Był Karlston z dachu, był skrzypek na dachu, teraz będzie program Wstajemy na dachu. Jak ja tam pierwszy raz wjechałem windą, to nie wierzyłem w to, co Jacek Piasecki, którego serdecznie pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy Jacka. Twój kolega z pracy, to co mi zaproponował tam, dech w piersiach, zatkało Karola, nie wiedziałem co powiedzieć. Wiesz, jak zobaczyłem tu pszczoły, tu drzewka, tam trawa, ja mówię, gdzie to jest, o co tu chodzi? Skąd ten właśnie pomysł, żeby taki dach? Chodziło o to, żeby połączyć naturę z tą industrialnością naszego budynku, bo jakby na to nie patrzeć, Bolesław Stelmach kocha industrialne przestrzenie, dużo betonu, ale też zależało twórcom tego budynku na tym, żeby jednak łączyć tą ekologię, naturę i jakby pokazywać też spotkania również, tak? Więc tak, dwie kondygnacje tarasów. Na czwartym piętrze miejska pasieka artystyczna. Miejsce, które jest zarówno taką przestrzenią artystyczną, jak i edukacyjną. A czy pani pamięta, ile tych pszczół na tym dachu jest? Pszczół nie pamiętam ile, ale na pewno nasz pszczelarz Marcin Cudziński, którego ja z kolei bardzo serdecznie pozdrawiam. Fantastyczny człowiek. Też pamięta? Go pokażemy na pewno. Na pewno mamy ponad 20 uli. Jest to największa miejska pasieka w ogóle w Polsce, jedna z największych. Poza taką działalnością artystyczno-edukacyjną oczywiście produkujemy miód i ten miód można kupić w naszym sklepiku kulturalnym. Podobny projekt już pokazywali na antenie telewizji Republika w Rzeszowie. Tak. Też jest właśnie na dachu cała masa pszczół i uli i to bardzo dobrze wygląda rzeczywiście. Bardzo dobrze wygląda i co ciekawe, bardzo nasz miód, który produkujemy w naszej pasiece, jest jednym z najczystszych miodów na Lubelszczyźnie, pozbawionych wszelkich zanieczyszczeń typu pestycydy, ponieważ te pszczoły żywią się naszą miejską pożytkiem z dachu, który jest niepryskany, ekologiczny. Stąd też, jak będziecie u nas w weekend, to na to pewno was, tak, na pewno was z tym miodkiem poczęstujemy. Miodek miodkiem, ale jak ja kiedyś zobaczyłem, ile imprez na przestrzeni roku u was jest, to tak się zastanawiałem, czy tam pracuje około 10 tysięcy ludzi. Jak wy to w ogóle ogarniacie? Nie mamy życia. Czy wy macie jakieś życie prywatne, czy macie dzieci, rzadko, rodziny, czy jesteście pozbawieni już wszystkiego, jesteście zamknięci w tym betonie, bo imprez fantastycznych u was jest multum, po prostu multum. Ile tego jest w zasadzie? Tak, w 2023 roku 1400 imprez. Prawie milion bardzo odwiedzających. Imprezowe towarzystwo. Imprezowe towarzystwo, tak, umiemy. Ale to powiedzmy, zabawę. Co przed nami w takim razie jeszcze w Lublinie, w ten weekend, w kolejny. Akurat w tej chwili, w okresie wakacyjnym, mamy tak zwany sezon ogórkowy, czyli jakby mamy przerwy w programie artystycznym. Mhm. To jest czas na to, żeby się przygotować, zrobić trochę remontów, zmodernizować pewne rzeczy. No i przede wszystkim skupić się na tym, żeby program artystyczny na jesień, zimę 2024-2025 był jak najbardziej atrakcyjny. Natomiast w tej chwili prowadzimy zajęcia dla dzieci, półkolonie, warsztaty.
Przygotowujemy się do dużej imprezy, której jesteśmy współorganizatorem, czyli Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu i w Janowcu. Ja na pewno świetny tam festiwal. Będę. Domyślam się, Karolu, powiem ci tak, ja też tam będę. Tak się doskonale składa. No i przed nami bardzo, bardzo duża impreza międzynarodowa. Na początku września zaczynają się cyrkulacje. To jest impreza, którą współorganizujemy z Fundacją Sztukmistrze. Międzynarodowy Festiwal Nowego Cyrku. Impreza, która sprowadza do... Nowy cyrk. Tak. Czyli to cyrk bez zwierząt? Cyrk bez zwierząt, głównie akrobacje, taniec. I taki cyrk to ja rozumiem. Tak, my też dlatego bardzo to promujemy i wspieramy. Absolutnie. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, że przecież Lublin to jest przecież miasto studenckie. Tak. Ja rozumiem, że studenci już jak tam zjeżdżają się we wrześniu, to od października nie możecie się państwo odgonić od studentów. Tak. Poza tym, że studenci są naszymi stałymi gośćmi, jeżeli chodzi o wydarzenia artystyczne, to też warto powiedzieć, że sam budynek jest po prostu obiektem turystycznym, który ludzie zwiedzają. Bardzo chętnie, nie tylko ze względu na cudowne tarasy i przez to, że z tych tarasów widokowych w zasadzie widać całą panoramę Lublina, ale właśnie ze względu na samą architekturę tego miejsca. Tak? Poza tym jesteśmy jednym z największych przestrzeni wystawienniczych. Tak? 2 sierpnia wernisaż wspaniałego Stanisława Baja, na który już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam. Artysta niesamowity, bardzo się cieszymy, że zechciał u nas gościć, więc studenci korzystają z naszych przestrzeni, spędzają u nas wolny czas, czerpią z naszych atrakcji, z naszych wydarzeń. No i bardzo często współpracujemy też ze studentami, tak? Bo zależy nam na tym, żeby jednak młodzi ludzie wskazywali nam drogę, w którym kierunku powinniśmy iść, bo to ich przyszłość, tak? Edyta, ja pierwszy raz zobaczyłem wasz obiekt i to, co w nim przede wszystkim jest, to miałem takie nieodparte wrażenie, że placówki kulturalne, ogólnie kulturalne, są takie troszeczkę ukierunkowane, a u was jest po prostu wszystko, bo tam, drodzy państwo, możecie przyjechać z takim małym berbeciem, co to dopiero dryndola wyciągnął z paszczy i nim już się ktoś tam zajmie i na pewno będzie dla niego to wow, jak jest pięknie, do seniora, który ma co ze sobą tam u was zrobić. I to mi się najbardziej podoba, że jest to taki dom sztuki, wielki dom sztuki, w którym, tak jak teraz jak opowiadasz o tym wszystkim, i my to w ten weekend, szanowni państwo, będziemy się starali pokazać. W całości. Przejdziemy tam po tych, ile tam jest hektarów i metrów kwadratowych? Hektarów nie wiem, ale jest 7 kondygnacji, z tego 2 podziemne i 4 naziemne, mnóstwo schodów, mnóstwo korytarzy. Jest się gdzie zgubić generalnie, tak, ale ja wam wszystko pokażę, spokojnie wyjdziemy stamtąd żywi, wszyscy. Jak znamy ciebie, to jesteśmy pewni, że nas oprowadzisz, nie będzie wesoło. Gdzie trzeba. Ja w każdym razie pierwszy raz tak tam przyjechałem, graliśmy na sali jakieś X, to bardzo ciężko było mi przez te wszystkie labirynty dojść. Tak. Na pewno będzie się działo w Lublinie z Telewizją Republika. Szczególnie dziękujemy bardzo za to spotkanie. I jeszcze jedno, na samo zakończenie. Drodzy państwo, już w piątek zapalimy przepiękne, piękną, niewyobrażalnie piękną fasadę waszego obiektu. Największy i to musimy państwu multimedialny pokazać. Największy ekran multimedialny. Także, drodzy państwo, nie trzeba, jeżdżąc po Polsce, będąc telewizją, mieć miliony, że tak powiem, wydawać na scenografię. Wystarczy mieć pomysł i tak fantastycznych przyjaciół, jak właśnie Centrum Spotkania Kultur, żeby pokazać państwu piękną, kulturalną, miodaśną sztukę. Dziękujemy bardzo. Bardzo dobrze rano jest się przejść na spacerek taką piękną alejką w otoczeniu drzew i owocowych, i iglastych, i różnych innych. A ja dzisiaj, proszę państwa, zapraszam do Poczopka, do programu Wstajemy. Specjalnie nałożyłam taki kapelusz, żeby nic mi tutaj nie przeszkadzało, żadne muchy, żadne komary, będę odganiać, ale okoliczności przyrody są po prostu niesamowite. Zapraszam do Poczopka.
Zobaczymy, czy zamieni się w księcia. Muszę jeszcze popracować nad tym, ale jest szansa. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest granit Rapakivi. I takich tutaj jest dosyć dużo. W silwarium, w ogrodzie botanicznym, ogrodzie leśnym. Każdy może to nazwać jak chce, ale Poczopek naprawdę ma fantastyczne miejsce do zobaczenia. Warto poruszać się ścieżką edukacyjną i zobaczyć na przykład zegar słoneczny. Po to, żeby zobaczyć Stonehenge, wcale nie trzeba jechać na wyspy. Można przyjechać na Podlasie do Nadleśnictwa Krynki. To jest nasze podlaskie Stonehenge. Tutaj w Poczopku jest Stygiforium. Cóż to takiego? To jest, proszę Państwa, szpital dla chorych ptaków. Tutaj przechodzą rehabilitację, tutaj dochodzą do zdrowia i mają bardzo dobrą opiekę najlepszych ptasich lekarzy. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Proszę Państwa, mamy lipiec, ale to jest bardzo dobry czas, żeby powiedzieć, że właśnie jeżeli ktoś chciałby się wybrać do Poczopka w Nadleśnictwie Krynki, może to zrobić zupełnie bezpłatnie, jeśli mieszka w Białymstoku albo przebywa akurat w Białymstoku, ponieważ w każdą sobotę i niedzielę będą tutaj kursować autobusy bezpłatne, które dowiozą właśnie w to miejsce, w to piękne silwarium do końca wakacji. Jakby ktoś nie wiedział, żubry żyją nie tylko w Puszczy Białowieskiej, ale w Puszczy Knyszyńskiej również. Można je znaleźć takie mało ruszające się, ale zawsze z bliska, właśnie w Poczopku, w silwarium. Agnieszka, muszę ci to powiedzieć, ja jestem fanką, jestem dosłownie fanką tego kapelusika z tym sprzętem odganiającym muchy i co jeszcze i tam co tam przyleci, tak? Nie. No i fantastyczne jest wasze Podlasie. A, nie no, pochodzisz, no, prawda? No przecież, no, no jak, Podlasie. No jak to tak, no, z Podlasie, no ja kocham Podlasie, co ty Karol, co ty gadasz dla mnie? Także na Podlasie również Państwa zapraszamy. My byliśmy niedawno w Białowieży, ale mam nadzieję, że jeszcze na Podlasie wrócimy, bo warto. Warto, warto. Jak to tak trzeba? Dawaj, jedziemy. No, dawaj. No, my w sumie my to już odjeżdżamy teraz. Tak, ale szybko minął czas, co nie? Bardzo szybko. My to już odjeżdżamy. Za chwilę wjedzie Michał Rachoń. Wjedziemy. Ale jutro bardzo ciekawy program. Cóż jutro? Anka razem z Łukaszem, który dzisiaj już przyszedł prowadzić, ale się zorientował, że jak ja już jestem, to najprawdopodobniej się pomylił. Więc na pewno będą pierogi z jagodami, to tyle wiem. O tak, wiecie co, no ja już powiem szczerze, to ja te pierogi nagrywałam. Przepis na idealne pierogi z jagodami. Jak one smakowały! Pojawi się nasz doktorek, który był dzisiaj, bo będzie miał jutro specjalny temat, także serdecznie Państwa zapraszamy, a teraz oddajemy głos komu? Panu, który jedzie bardzo szybko. Michałowi Rachoniowi. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.